Witajcie w kolejnym odcinku z gry Minecrafta Moinka. Więc w dzisiejszym filmie, słuchajcie, no po pierwsze to ja na swój świat muszę wejść, okej, okay, dobra, o tym troszkę nie pomyślałem. A oprócz tego zbudujemy dom, słuchajcie, zbuduję swój dom. Do tego już się przymierzałem w filmie poprzednim. Wiecie, tutaj sobie ogarnąłem, wiecie, na ile ten dom ma być, co jakieś tam podstawowe rzeczy do tego pozbierałem, to jest jeszcze nie wszystko, co jest potrzebne. I okej, widzowie, to mi się przepala cobblestone, a to po co, bo ja chcę mieć, słuchajcie, ten domek z kamiennej cegły. Żeby przyspieszyć trochę ten proces, to chyba sobie drugi piecek jeszcze postawię. Dobra, widzowie, subujcie z dzwoneczkiem, pamiętajcie, i zostawiajcie łapki w górę, bo bardzo to przyda się do rozwoju tego kanału. Sobie jakieś rzeczy podkładam i ja lecę, słuchajcie, do kopalni, bo mi troszeczkę będzie potrzebne więcej, słuchajcie, węgla. Czyli, że zdobyć węgiel, to jest pierwsze, co muszę zrobić, słuchajcie. Dobra, więc lecimy, tylko... O, ja wiem gdzie, ja pamiętam gdzie był węgiel na tym sycie. Dobra, trzeba było tam iść, bo trzeba tam było iść. Ja tu przy okazji jeszcze poszukam nasionek, bo też w najbliższych odcinkach, a może nawet w tym, zrobimy sobie pole pszenicy gdzieś, tak wiecie, gdzieś na wodzie, żeby to tak fajnie wyglądało. Tak jakby, wiecie, o co chodzi, nie gdzieś tam na wodzie gdzieś, tylko po prostu sobie jeszcze... Dobra, trochę musiałem gierkę ściszyć, bo się boję, że na tym filmie słychać nie będzie, a tego bym chciał naprawdę bardzo, bardzo bym tego chciał uniknąć. I teraz tak, jak ja mam tam teraz jakoś tam wejść, ale nie spalić się od lawy. I dostać jak najmniejsze obrażenia w wypadku. Tak, to też by się przydało. Zróbmy może coś takiego. Ja tu wykopię sobie tam trochę bloków dirta. I tam się podbuduje. Czy to wyjdzie? Ej, wyszło, wyszło, dobra. Dobra, i teraz w takim razie mogę sobie wykopać ładnie węgiel i tym się teraz właśnie, widzowie, słuchajcie, zajmę. Widzowie, znalazłem już chyba tyle węgla, że tu chyba więcej nie było. Niby... No na tym sycie to ja pamiętam, jak grałem, zawsze tutaj był taki problem, że tu mało węgla do znalezienia, ale to jest, nie wiem, może dobra, no to tam trudno. 31 sztuk węgla mi się udało zdobyć, wykopać bardziej w sumie, nie? Więc dobra. Dobra, ogólnie to ja ten film na full screenie nagrywam, bo odkryłem w OBS-ie, znaczy nie odkryłem, to ogarnąłem dopiero teraz, ok, bo to większość, jak ktoś z was jest youtuberem, nagrywa filmy gamingowe, ale nie chwalcie się w komentarzu, bo wiecie przecież, że jest zakaz autopromocji, prawda? To już pewnie dawno wiedział o tego typu funkcji, więc no. Więc to po prostu raczej chodzi o to, że to ja jakiś nieogarnięty jestem czy coś. Ale okej, okay, no zostawmy to. Ja sobie ogarnę, słuchajcie, farmę trzciny cukrowej. A po co? No, po co? No, żeby fajnie. No. No. Więc sobie ją ogarnę. Słuchajcie, gdzieś tutaj taki stawik był. Ja pamiętam, że w poprzedniej odsłonie tej serii gdzieś był taki stawik.
on w sumie to był tamten. Tu kilka sławików jest. Ten Sig jest taki fajny bardzo, ta wioska bardzo fajna jest. Okej, tu jest taki mniejszy, to ja wolałbym ten większy. Dlaczego, zapytacie? No, bo tu się da więcej czynnie. Więcej trzcinek w zasadzie. Nie, czekaj, ja mogę tutaj. Ha, bo może się na żwirze nie da. Kuźwa, na żwirze się nie da posadzić, ja się zastanawiam, czemu... ja jestem specjalny, naprawdę. Ja jestem po prostu specjalny, widzowie. Nie. Dobra, a na piachu się da. Jakim kuźwa cudem poroszę na piasku? Tak, ja chyba nie ma logiki. Chociaż na piasku, no może... Choć trzcina cukrowa to może i rośnie na piasku. Nie wiem, no to się głównie znam. Ej, widzowie, bo ja tu robię farmę trzciny cukrowej, ja miałem dom budować. Dobra, nieważne. Teraz do tego przyjdziemy. Bo tak, węgiel mam. Już ogarnięte jest, jakby. Nie, jest ok. I ok, dobra. Mój domek będzie się składał z drewna brzozowego, no okorowanego, no bo takie nieokorowane to nie wiem jak dla was, ale dla mnie to dobrze to wyglądało. Tu jest 20, zobaczę, dobra. To jest tu skończone. Tak, jest tak. Więc ja myślę, że jakoś tak to bym sobie mógł zrobić. Dobra. O, nie tego, tych cegieł. Dobra, trochę tego jest, więc dobra. Ja lecę, słuchajcie, zbierać brzozowe drewno. W takim jednym lesie. W tamtym, tak konkretnie. Jakby ktoś pytał. Ogólnie ja widzę, że się moc zaczyna robić, więc jednak chyba nie pójdę tam, tylko po prostu sobie pójdę spać i jakbym znalazł, fajnie by było znaleźć jakieś białe łóżeczko. Po co? Bym sobie je przefarbował na czerwono. A później jak już bym sobie, jak już skończę budować sobie domek, to zamiast robić łóżka własnoręcznie, po prostu wezmę, o, tu jest biała, dobra. I sobie je postawię w siebie w domku. Czerwone łóżka najlepiej wyglądają w tej grze, pamiętajcie, ja ogólnie. Się prześpimy i drewno kopać lecimy. Dobra, i słuchajcie, dobra, tu już sobie przyszedłem do tego lasku. I sobie teraz ładnie to drzewko pokopiemy, to drewno brzozowe, jak ja wam mówiłem. Tak, kopię go jak najwięcej, tak ze stach myślę. Stach, albo stach i 16. No. Stach i 1/4. Myślę, że tyle, bo no mniej więcej tyle by powinno być potrzebne. Albo nie, stach i 20. O, może tyle właśnie, no stach i 20. Będzie taki minimum, myślę, bo no, tyle będę potrzebował. Nie, jak będę już budował ten dom, to mniej więcej zobaczycie dlaczego. Więc teraz, żeby was tym za bardzo nie przynudzić, to może pooglądacie sobie to kopanie tego drewna w timelapsie. Dalej, prawda? Tu sobie ogólnie wstawię do pieca ten cobblestone, niech się tam pali, prawda? Ok,
Okej, okay, trochę mi tego szukam. Tego kubel z tłumu zostało. Ej, gdzie te kamienne cegły są? Ja pierdzielę, pomyliłem sobie kubel z tłumu z kamiennymi cegłami. Jakieś takie dziwne się zrobiły. Dobra, no to trudno. O, trochę... w domku 5 takich będzie. I w sumie to może to nawet fajnie wygląda. Widzicie? Znalazłem fajny sposób na domek. Z własnej głupoty. Jakby, że tak to nazwę? Nie wiem. Nieważne. Nieistotne. Dobra, widzowie, więc teraz tak. Ten stack przerobimy na deski, bo tego nie przerobimy na deski. To mi będzie do czegoś innego potrzebne. Ja już bym sobie mógł wziąć troszkę tych kamiennych cegiełek. Dobra, i teraz tak. Drzwi do domu, no, gdzieś tutaj, prawda? Nie? No, więc teraz tak. Nie, właśnie tutaj nie, właśnie tutaj, kurczę, nie. Dobra, to trzeba tak. Cyk, cyk, a pierdolę. Zresztą tak później bym tutaj to musiał postawić, ale niech będzie, że nie. Będę musiał jeszcze piasek zebrać, żeby sobie okna zrobić. Bo nie chcę jednak, żeby taka ciemnica tu była, nie? Nie widzę, jak tak by może być. A nie, nie. Tu przekręć. No nie, no właśnie tu chyba też tak, nie? Dobra, czekaj, teraz tak, mam to drewno. 2, 3, 4, 5, ok. No tak sobie idealnie. Akurat w to wyliczyłem, że to 5 tego będzie trzeba. No, no. Nie, tutaj nie, bo co ja robię w ogóle, jakiś kuchni jest. To jest raz, dwa, trzy. Aha, nie, dobra, dobrze, a nie, dobrze, trzy. Dobra, dobrze. Okay, więc... Ja już się sam gubię, jak widzicie, w tym, co robię. Masakra. No, no nie, tu nie. Tutaj nie. Okej, okay, tu pyk. Sobie teraz tak damy. Tu mi 5 zostało tego brzozowego drewna. Chciałbym też właśnie trochę wykorzystać tego, co sobie niechcący zrobiłem, to właśnie takie te kraket cegły. No nie, i to ciekawie wygląda właśnie, nie? Z tymi cegłami. Takimi poniszczonymi też. Dobra, tu słuchajcie, okna będą. Jak ja lubię takie okna duże sobie robić. A, czekajcie, źle. Znaczy, że to nie jest dla ciebie, ale dla mnie będzie. Ty wiesz o tym?
Nie, wiesz, biedaku, ciebie nie stać na ten dom w ogóle. Nie masz tu wstępu, biedaku. Ciebie na ten dom nie stać nawet. Dobra, biologia tego biednego villagera rozwiązuje. Nieważne, ja lecę po kamień. A lecę ze stołu na ogólnie ogarnąć, bo ja potrzebuję na siekierę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I teraz tak. Węgielek sobie do skrzynki schowam. I tak, muszę sobie kilo zrobić. Ja kurwa, miałem siekierę, a nie kilo robić. Dobra, widzowie, słuchajcie. Robimy siekierę. Nie, kurde, już się bałem, że znowu kilof zrobię. Śmieszne, wiem, śmieszne to było. I teraz tak, i... No i teraz, słuchajcie, tu widzę, że komuś się bardzo mój dom spodobał. Kolego, ten dom, jak to mój jest. No, myślę, że ty swój tutaj też gdzieś masz. A więc jako już masz swój domek, mógłbyś do niego wypierdalać. Koledzy, koledzy, naprawdę, ja was proszę. Ja was bardzo ładnie proszę, żebyście z tym poszli. Tak? Poszli. Tak, to słowo mam na myśli. Poszli. Żadno inne. Życie wykurwiać. Możecie sobie stąd wykurwiać? Ty no poszli se, ale ja nie. Ty zagrano Voice Detection? Może mam jakiś taki ukryty, że nikt o tym nie wiedział. Ja ile okien w tym domu jest. Moje sąsiedzi to mi będą mówili od wszystkich stron podglądać, co ja robię. Nie będę miał swojego życia prywatnego w ogóle. Dobra, widzowie, ja musiałem przerwę zrobić, bo sprawy prywatne, nie będę mówił. No, i co bym mógł zrobić teraz? Przepraszam. Ja pierdolę, nie, no ja to muszę wyciąć. Teraz zrobimy schodki, słuchajcie, i zapytacie, po co? No po to, żebym sobie podoszedł. Proszę pana, mógłby pan sobie stąd wypierd... dobra, widzowie, sobie tutaj tylko ładnie zrobimy. A nie. Mi się zawsze fensy myli, jak to się robiło fensy, a bramki. To tak identycznie niemalże. Nie wiem, czemu ja takie fensy zrobiłem. Ja tu powinienem chyba bardziej taki murek z tych cegieł zrobić. Bo w sumie, że o tym nie pomyślałem. A te mi się jeszcze przyda kiedyś, bo tą wioskę mam zamiar rozbudować. No, rozbudować, ok? Na dosyć dużą skalę. Żeby ona zajmowała obszar, nie wiem do końca jaki, ale no dość spory, umówmy się, żeby to był. Dobra, widzowie, wpadłem na zajebisty pomysł. Zrobimy tak, że będzie dojście do takiego mojego
prywatnego ogródka. Widzowie, to jest zarąbisty pomysł i ja tak zrobię. Dobra. Czyli, że tak, tu wykopiemy sobie. Tak, o, tu sobie wszystko to trzeba zabudować. I zapytacie, jak zrodził się ten pomysł w mojej głowie. Ano tak, że po prostu zauważyłem, że mam jeszcze drzwi jedne niezużyte. Stwierdziłem, że dobra, wykorzystam je do czegoś. I dlatego tak postanowiłem. Ale to nawet ciekawe, no, można by tak zrobić. Nie? Więc dobra, widzę, ja tu muszę wykopać ogólnie. Muszę sobie kopać i słuchajcie, mam sobie dojście takie zrobić. Zrobimy sobie trochę tych półpłytek. W sensie to są półpłytki, bo możecie mi powiedzieć, że to nie są półpłytki, ale to są półpłytki. Bo wiem, że wiele ludzi mieli półpłytkę z płytką naciskową. I jak ja słyszę, że ktoś mówi półpłytka na płytkę naciskową, to tracę normalnie chyba jakieś około 40% moich wszystkich szarych komórek. No po chuja język. No po chuja jak tyle tego aż zrobiłem, ale dobra. Na przyszłość przyda się, prawda? Jeszcze dużo kiedyś. Nie? Dobra. O, i patrzcie, to jest otwierane, więc tu wychodzi, nie? Ciekawe. Tutaj takie obudowa... chociaż nie, chyba nie zrobię, bo to będzie brzydko wyglądać. Jak wiecie co, nie wiem, co w zasadzie tego inaczej muszę zrobić, że myślę trochę więcej tego. Będę miał takie fajne moje prywatne pole uprawne tam. Najpierw to ja sobie może dom zbuduję, ale takim pierdołami się będę zajmował. Dobra, więc tak widzę. No, 21 to zdecydowanie będzie wystarczająco akurat. Bo ja tu sobie widzowie chcę zrobić, patrzcie, coś o takiego. O, dobra. Teraz się tam na górę troszkę podbuduję dirtem, bo czym innym. Że dirt jest najlepszy do takiego po prostu podbudowywania się. Okej, okay, tu sobie ładnie możemy tak to ogólnie porobić. O. Piękne, piękne widzowie, piękne. Tu widzicie, teraz taki tarasik sobie zrobiłem, fajny. Inni sąsiedzi nie mają takich, będą mi zazdrościć tego. A o to chodzi właśnie. I teraz tak, potrzebuję... Na ile okien? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięć, dwa. Czy 40 piasku będę potrzebował? O kurwa. Ja. Gdzie ja tyle znajdę? O tutaj na przykład. Ja nie wiem, może 29 wystarczy. Bo to się w sumie pomnoży, jak ja te szkło przerobię później na szyby. Ja lecę do spania, widzowie. Więc dobra, wróciłem już ze spania, słuchajcie. Zobaczmy ile tego, no dużo, strasznie. Teraz tak. Tak, ja tyle nie potrzebowałem nawet. Więc tak.
Ja muszę sobie tak, wiecie, to szyby porobić, żeby mi tu wieśniacy nie powchodzili. No i tu się mogło dosyć łatwo wspiąć. Jeszcze ten by było. Dobra, wiecie co? Muszę sobie ogrodzenie tu ogarnąć i tym myślę, że zaraz się zajmę. Kurde, no, tak. Ja myślę, że tutaj sobie taką działeczkę zrobię. Ty skąd idziesz? Ty też zresztą. Tam sobie zrobimy taką zaraz działeczkę. No, tylko chciałbym sprawdzić. Dobra, tu 6 i tutaj też 6. Idealnie. Dobra, już mam tu szkło w sumie. No i dajmy coś. Niech tam się przydaje w sumie. Możecie sobie. No oni sobie w moim ogródku dzieci robią. Kurwa. Dobra, nieważne. Teraz tak, tu sobie to zbudujmy. W sumie to zbudowałem już. I tak, i możemy w sumie uznać ten domek jako prawie skończony. Naciskając na to, że użyłem słowa prawie. Dlaczego prawie? Dach to gdzie? Dobra, zróbmy sobie, nie wiem, 3 skrzynki może. Każda mi się przyda. Takie 3 skrzynki, takie 3 takie podłużne w sensie. I teraz pytanie, gdzie bym je mógł dać? Ja myślę, że ja bym sobie tu ogólnie zrobił ściany, żeby tu był podział na pokoje, nie? Myślę, że bym mógł sobie tak widząc zrobić. I teraz tak, ja mam pytanie, czy te skrzynki, ja tu na shifcie robiłem, to się oddzielnie zrobiłem. Ej, chociaż dobra, tu mogę zrobić sobie 2 oddzielne, czy nie mógł. Czy jak ja tu łóżko postawię? Tak, te skrzynki mogą się otwierać. Okej, okay. To wygląda szczerze, naprawdę bardzo mocno średnio. To wygląda mocno średnio, powiem wam. Ja tu bym raczej wolał zrobić tak, żeby tu był. Dobra, łóżko po prostu. O, jak to będzie wyglądać? O, skrzynki. Te 2 skrzynki to ja myślę, że bym sobie tak dał o tu. One będą obie oddzielne, a coś oddzielnie inne. I dlatego sobie idę tak zrobię oddzielnie. Teraz tak, tabliczki. Okay, potrzebuję trochę papierku. Okej, okay, mam 4, nie wystarczy, ale raz się na. Muszę się zawsze przyda. Okej. Ja chciałem brzmowy. Masakra. Kuźwa, co ja robię w tej chwili? Dobra, mamy te tabliczki już. Oczywiście tu sobie musimy napisać dom Sołtysa, bo jak żeby inaczej, nie? I teraz tak. I ten. Tu narzędzia będą. Narzędzia. Czemu na kapsloku? Będą tak. Jedzonko. Jedzonko mniamu mniamu. A mogę napisać jedzonko mniamu mniamu. Jedzonko mniamu mniamu, dokładnie. A tu będzie, słuchajcie,
rzeczy, bo powiedzmy ci tutaj mam jako tabliczkę walki. Do budowy. Nie, bo do walki to ja mogę dać tam przecież, nie? W narzędziach. Możesz wyjść z mojego domu z łaski swojej. I słuchajcie teraz tak. No tu będzie. Surowce. Po prostu surowce. Surowce, a powiadasz. Surowce. Dobra. Tu mamy surowce, a więc skoro tu mamy surowce, to sobie zjemy Rotten Flesha. I słuchajcie, teraz tak, teraz bym chciał sobie dach zbudować w tym domu, bo to jest chyba jedna z tych ostatnich rzeczy, których mi tutaj jeszcze zabrakło, których jeszcze nie zrobiłem. I teraz tak, jakiś tigret by się przydał, oczywiście, że nie mam. Bo na co mi przecież nie mówię. Zanim zacznę już w ogóle dach budować, ja najpierw bym w ogóle zrobił coś takiego pod ten dach, jakby nie? Rozumiecie, jakie mamy. No i teraz mamy coś takiego zrobione. Na tym, widzowie, zrobimy dach. Czy ja mam drewno? To jest pytanie. Oczywiście, że nie mam. A na co je zużyłem? Na te kuźwa zasrane półpłytki. A więc proszę, lecę się po drewno, ale to wam wytnę oczywiście. Dobra, widzowie, słuchajcie. Ja już ogólnie sobie wykopałem tam drewno trochę, więc słuchajcie tak, ogólnie no to co mi zostaje, jakbyście pytali po co ja crafting zrobiłem, drugi to ja tam potrzebowałem żarcia, więc akurat jak tam kopałem drewno, to tam sobie też wykraftowałem wykraftowałem sobie chleb, bo mi głód już zaczął schodzić. Więc tak jakby ktoś pytał a propos. Więc dobra, widzowie, tu będzie taki pokój. No tu ogólnie mam zamiar, żeby tu podział na pokoje był, wiadomo, w tym domu, nie? Więc dobra, słuchajcie, widzowie, więc zostało mi jeszcze do zrobienia schody. Ja myślę, że tak już wykończył, tak finalnie bym już sobie ten dom wykończył już poza odcinkiem, tak coś myślę. Dobra, więc tak. Czyli aż tyle będzie potrzebne. Dobra, ja się tam podbuduję jakoś. Rozpoczynamy budowanie dachu w domach. Powiem wam, bez bicia się przyznam, że nie należy to do moich, przynajmniej villager się, do moich ulubionych czynności, nie? Znaczy, kiedy tam się chyba villager nie mógł mieć resztki. Całkiem możliwe. Więc dobra, robimy sobie... Nie, no kurde. Najgorsze uczucie, jak mi tak wypada coś. Kuźwa, no! Jednak będzie mi tych schodów potrzebne jeszcze więcej niż na początku mi się wydawało.
zaskoczony jestem bardzo tym faktem. Tu dobrze jest. Ok, będę musiał sobie dorobić jeszcze parę schodów. Parę dziesiąt, parę naście, parę dziesiąt co najmniej. Dobra, wiecie co widzowie, ja już ten dom dokończę robić. Panem odcinkiem, w tym odcinku to byłoby już na tyle. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, mam nadzieję, że film wam się oczywiście spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i cześć.